Siema wszystkim, z tej strony Soul i witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj mam dla was kolejne mapki, na których możecie wbić 200 level i bardzo dużą ilość expa. Więc jedyne co musicie zrobić, to ładujemy się na mapkę, do której kod macie na samym górze na ekranie. Jeżeli was załadowało, podchodzimy dokładnie do tego miejsca, klikamy E i wpisujemy Soul, jeżeli chcecie mnie wesprzeć. Jeżeli to zrobiliście, bardzo wam dziękuję, klikamy sobie potwierdź. Idziemy sobie teraz w lewo i w tym miejscu będziemy na samym końcu musieli się zbudować 6 ramp i 6 podłóg. I teraz w tym miejscu będzie przycisk, który musimy sobie kliknąć. Jeżeli go kliknęliście, idziemy sobie dokładnie tutaj na górę do tego pomieszczenia. Wchodzimy sobie tutaj, budujemy tutaj jedną rampę, jedną podłogę i w tym miejscu będzie przycisk, który musimy sobie kliknąć i za niego zaczniemy dostawać expa. Teraz musimy się wrócić dokładnie do tego samego miejsca. Jak widzicie, ja dostałem już 40 tysięcy, 23 i 40 tysięcy expa. Więc wracamy sobie tutaj dokładnie do tego samego miejsca, w którym byliśmy. I klikamy sobie znowu tutaj E. I tym razem musimy pójść tutaj w lewo. Wchodzimy do budynku. I w tym miejscu jest kasa, nad którą jest przycisk, klikamy sobie i on zacznie dawać przycisk jakby XP za awka, więc możemy sobie teraz odejść od komputera, będziemy cały czas dostawać XP. Idziemy sobie teraz do kolejnych lokacji. Wracamy, no i teraz musimy przejść sobie dokładnie tutaj z prawej strony i w tym miejscu musimy także zbudować 6 ramp i 6 podłóg. W tym miejscu klikamy E, teraz nas przeportuje do takiego miejsca, w tym miejscu idziemy tutaj. I tu wiszą takie pudełka, musimy sobie do nich podejść. I na nich będzie przycisk. Więc klikamy sobie go. I tutaj także powinien się dostać nawet, wydaje mi się, że do 40 tysięcy expa, więc wracamy sobie teraz i musimy jeszcze pójść tutaj. Więc idziemy do trzeciego konta, czyli jeżeli tam jest ten przycisk z kodem twórcy, to idziemy tutaj. I tutaj także 6 ramp i 6 podłóg. W tym miejscu klikamy sobie E i teraz musimy wejść tutaj na górę. Jeszcze wyżej. I tutaj najlepiej zbudujmy się do góry, żeby było nam później łatwiej znaleźć to miejsce, więc musimy wejść tutaj na górę. I teraz będzie tutaj taka budka jakby na krańcu, o dokładnie tutaj. Musimy sobie na nią zeskoczyć. I tutaj będzie przycisk, który musimy sobie kliknąć. Klikamy go. I za niego także zacznie dostawać expa. I teraz musimy się wrócić dokładnie do tego samego miejsca. Klikamy E. I teraz musimy znaleźć trzecie piętro, więc idziemy sobie tutaj na trzecie piętro, pierwsze, drugie, tutaj jest trzecie. Budujemy tu podłogę i tutaj będzie przycisk, który musimy sobie kliknąć. No i z tej mapki to byłoby na tyle, a teraz przejdźmy sobie do kolejnej. Więc ładujemy się na mapkę, do której kod macie teraz na samej górze na ekranie, jest to dzisiaj druga mapka. No i jeżeli już was załadowało, jeżeli jeszcze mnie wspieracie, możecie tutaj kliknąć E i wpisać tutaj Souli. Jeżeli to zrobicie, bardzo wam dziękuję. No i teraz po prostu sobie idziemy i robimy to, co wam mówię, więc po prostu stajemy tutaj do tego Scary Room 1000, Scary, i musimy w tym miejscu zbudować się 7 podłóg do przodu. Rampę do dołu, czyli w ten sposób. I w tym miejscu 7 podłóg dalej. Jeżeli to już zbudowaliście, tutaj w tym miejscu będzie przycisk, klikamy sobie go i tutaj pewnie będziecie musieli poczekać, aż tutaj się minie do 0,0. Ja po prostu dłużej poczekałem, żeby wam pokazać i klikamy sobie na każdą pojedynczą gwiazdkę tutaj w tym miejscu i za nie zaczniecie dostawać XP za bycie AFK. I po prostu sobie tutaj klikamy każdą z nich i wracamy po prostu na mapkę. Klikamy sobie tutaj E i teraz przechodzimy do kolejnego miejsca, więc wracamy sobie tutaj.
i będziemy musieli w tym miejscu zbudować się do przodu, więc idziemy tutaj i budujemy się tutaj 6 podłóg jeszcze do przodu, czyli dajemy rampę i 1, 2, 3, 4, 5, 6. No i w tym miejscu musicie zbudować sobie 6 podłóg, rampę w prawo i w tym miejscu 6 podłóg w prawo, czyli w lewo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 i w tym miejscu będzie przycisk, musicie sobie go znaleźć, klikamy go i za niego powinniście zacząć dostawać w miarę dużo expa. Więc zeskakujemy sobie stąd, teraz idziemy do kolejnego miejsca, będzie tutaj, mamy spectate, musimy sobie tutaj podejść i w tym miejscu budujemy się 7 ramp. Jeżeli mamy 7 ramp, teraz musimy 2 razy w prawo. Jeżeli już to zbudowaliście, musimy teraz zbudować się w ten sposób i teraz dwie podłogi w lewo, czyli 1, 2 i w tym miejscu 7 ramp. 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7. I w tym miejscu powinien być przycisk. Jak widzicie, udało mi się spaść, więc wracamy sobie tu. W tym miejscu jest przycisk, więc klikamy sobie go i tutaj nas przeteleportuje do takiego zombiego, więc weźmy sobie najlepiej 2 minigany i musicie go zabić. Jeżeli już go zabiliście, to możemy sobie wrócić. Klikamy sobie exit i teraz wracamy, idziemy do kolejnego miejsca, więc musimy sobie tam wrócić, gdzie byliśmy. Jeżeli już tutaj jesteśmy, to teraz musimy się zbudować 5 ramp w dół, czyli 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 i 5. Jeżeli już to zbudowaliście, to teraz musicie zbudować się 5 podłóg w lewo, czyli 1, 2, 3, 4, 5 i w tym miejscu 5 ramp w dół, czyli tutaj 1, 2, 3, 4 i 5. Jeżeli już to zbudowaliście, to w rogu będzie kolejny przycisk, który musicie sobie kliknąć. Jeżeli nie tu, to po prostu tu. Klikamy go i za niego też zaczniecie dostawać expa, więc schodzimy sobie teraz. I teraz prawdopodobnie będzie najwięcej tutaj w tym miejscu będziecie dostawać, więc idziemy tutaj i budujemy się 15 podłóg do przodu. Teraz jedną rampę w dół i w tym miejscu 5 do przodu. I tutaj w rogu będzie przycisk, który musicie sobie znaleźć. Klikamy E i za niego powinniście dostać tutaj najwięcej expa z tych wszystkich przycisków, jak widzicie, jak dostaje dużo, dużo więcej. I jeżeli już tutaj jesteście, to wracamy się tutaj na górę, dokładnie do tego rogu. I po prostu sobie teraz klikamy cały czas ten przycisk. I jak widzicie, dostajemy z 54, 56, tutaj wydaje mi się, że dostanę do 120 tysięcy expa. Więc z dzisiejszego filmu to było na tyle, mam nadzieję, że wam się podobał, ja tutaj zostawię nagrywanie i zobaczę, jak długo mogę dostać, ale to będzie chyba koniec. Więc widzimy się jutro o godzinie 15, do następnego, siemano.